Krzyżyckiem uchwały miasta Krakowa w sprawie szczególnych zasad udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych w 1053, przepraszam. Bardzo proszę pani dyrektor. A nie, pani Ania, właśnie, przepraszam pani dyrektor. Panie przewodniczący, wysoka rado. Zmiany tej uchwały są trzy modele. Pierwsza zmiana wynika z tego, iż ochrona usług mieszkaniowych ma znowu bardzo kłopoty oraz coraz większej liczby mieszkańców, w związku z opłatami na bieżąco opłat czynszowych, złożyła taki wniosek, który został tutaj jakby zrealizowany. Jest to umożliwienie osobom, które są eksmitowane spoza zasobu mieszkaniowego w miejskich Kraków i umożliwia im na wzrost części, podobnie jak gdyby to był zasób mieszkaniowy miasta. Czyli jeżeli należność do nas została spłacona w 70%, spłacone zostały w całości koszty dostały z przymusowego dochodu należności i dłużniki korzysta aktualnie z innej formy ulgi w spłacie kredytu. Wówczas po spełnieniu tych warunków te 30% będzie mogło być włożone. Drugi punkt zmian, tak jak powiedziałem, jest tutaj kosmetyczna. W mianowniku jest liczba 165, przed tym był tak mały błąd, który tam przybywa. Trzecia zmiana dotyczy doprecyzowania zapisów, tak żeby nie można stosować ulgi ponownie. Zastosowanie ulgi wyklucza możliwość ponownego jej zastosowania w odniesieniu do tych samych należności ze względu na jej rodzaj. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład dostał ulgę po sobie rozliczenia raty na podstawie stosownego rozliczenia, później nie realizował tego rozliczenia, i później znowu chciałby ponownej takiej ulgi lub umorzenia, to taka rzadkość nie może być brana pod uwagę. Do tej pory zapis wydawał mi się, że jest coś precyzyjny, niestety jak pokazuje doświadczenie, były próby ponownego rozwiązania z ulgi, skąd to funkcjonowanie w tej części uchwały, jak się zapisuje. Bardzo dziękuję. Druk 1053 ma pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie innych komisji i widzę stanowiska klubu radnych? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 1053. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wyznaczam termin do poprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15 i termin złożenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15.